Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Piątkowa druga kawa, witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Grzegorz Radomski, pływak z Opola, który pokonał kanał La Manche. Dzień dobry. Dzień dobry. Było ci za gorąco w Opolu, dlatego postanowiłeś się schłodzić w morzach północnych. Zdecydowanie tak. Ostatnie temperatury w Opolu nie były moimi temperaturami. Nie były sprzyjające. Skąd pomysł na to, by dokonać takiego wyczynu? Generalnie pływam już od ponad 20 lat i zawsze czegoś brakowało mi większego w moim życiu do osiągnięcia, dlatego postanowiłem. Czyli basen okazał się za krótki, za mały, postanowiłeś wyjść poza. Tak, zdecydowanie zaczęło mnie nudzić wpływanie od ściany do ściany, dlatego stwierdziłem, że będę robił nawroty przy 35 km dopiero. 35 km, tyle musiałeś przepłynąć, by pokonać kanał La Manche. W najkrótszej linii tyle kanał La Manche właściwie ma, ja niestety przepłynąłem 42 km. 42? A to błądziłeś, że tak powiem. No prądy niestety nie były zbyt sprzyjające. To jest duży wyczyn dla człowieka, przepłynąć te 42 kilometry? Myślę, że fizycznie? Tak. Myślę, że tak. Mój brat, który płynął ze mną, prowadził aplikację Endomodo, która sprawdzała moją właśnie pozycję i wykazała, że spaliłem około 10 tysięcy kilokalorii. Czyli myślę, że to jest dość duży wydatek energetyczny. Ile ważyłeś się, ile schudłeś przez ten wyczyn? Właśnie byłem troszkę zszokowany z tego względu, że po powrocie do Polski zważyłem się i okazało się, że zaledwie kilogram ubył. Aha. A gdzie spodziewałem się zdecydowanie więcej. Ile czasu zajęło ci przepłynięcie tego kanału? Dokładnie 11 godzin. 11 godzin. Ty bez przerwy to było? Bez przerwy, tak. Czy w trakcie tego miałeś możliwość, nie wiem, posilania się? Oczywiście przy takim wysiłku jest to wręcz wskazane, zwłaszcza że woda miała 14 stopni zaledwie, a czasami nawet i mniej. W związku z tym, żeby organizm się nie wychłodził, przede wszystkim ciepłe posiłki w postaci płynnej, czyli herbaty, czy jakieś napoje z odżywkami. No i tak przerwę mniej więcej co 30, co 20 minut. Przerwy, czyli wychodziłeś z wody? Nie. W żadnym wypadku nie można było dotknąć łódki. Po prostu zatrzymanie się w pozycji, że tak powiem, pławikowej i spożywanie danych posiłków. Jak wygląda spożywanie posiłków w wodzie? Masz tacę jakąś? Nie, ekipa, która jest, że tak powiem, zbierana ode mnie z Polski, w tym przypadku był to mój brat z dziewczyną oraz moja narzeczona, rzucali do mnie butelki właśnie przede wszystkim z napojami, ponieważ tak naprawdę spożywanie czy gryzienie jakichkolwiek posiłków spowalnia czas samego przepłynięcia, a jednak czas pobytu w takiej zimnej wodzie też ma duże znaczenie. Działa na niekorzyść. Tak, i zwłaszcza, że prądy są wsteczne, więc im dłużej się zatrzymywałem, tym bardziej mnie woda odpychała od brzegu francuskiego, dlatego starałem się jak najkrócej zatrzymywać. Czyli startowałeś z Wysp Brytyjskich w stronę Francji? Tak, ponieważ Francja, gdzieś przeczytałem, od jakiegoś czasu nie zezwala na podejmowanie prób przepływania kanału La Manche ze strony właśnie francuskiej. A nie zezwala, bo były jakieś, że tak powiem, tragicznie zakończone próby? Niestety tak. Nawet w tym roku, bodajże 14 lipca, płynęła kobieta z Wysp Brytyjskich, płynęła charytatywnie dla Fundacji Dziecięcej i niestety na 1,5 kilometra przed Francją zaliczyła, że tak powiem, zgon. Umarła. Ale podejrzewam, że nie utopiła się, tylko z jakiegoś wycieńczenia organizmu. Raczej tak. Nie do końca jest znana przyczyna, ale z tego, co doczytałem, za późno została podjęta defibrylacja serca, więc prawdopodobnie coś z sercem. To nie było twoje pierwsze podejście? Nie. Już w zeszłym roku była pierwsza próba, na którą musiałem czekać 2 lata. I w tamtym roku dodatkowo się nakręciłem, ponieważ w połowie drogi miałem czas lepszy niż rekord świata, który obecnie wynosi 6 godzin 55 minut. No i tym samym jeszcze bardziej nakręciłem się na możliwość przepłynięcia tego kanału, zwłaszcza że w zeszłym roku widziałem taką możliwość, że jest to do zrobienia, tylko no niestety warunki pogodowe wtedy zakłóciły. Aha, i po prostu nie wpuszczono cię do wody.
No niestety, Francja okazała się nieprzyjazna. Słuchaj, temperatura wody 14-15 stopni, mówisz, to nie jest ciepła woda. No płyniesz w piance, w kąpielówkach? Nie, nie wolno. Przepisy zabraniają używania pianki. Są dozwolone tylko kąpielówki sięgające do kolan. Jeden czepek oraz okularki oczywiście i nasmarowanie się wszelkiego rodzaju tuszami czy smarami. W tym przypadku ja byłem nasmarowany lanoliną. Powiedz, tyle czasu spędzasz w wodzie płynąc, o czym się wtedy myśli? Podstawowe pytanie to, czy daleko jeszcze? Drugim pytaniem, po co ja w ogóle na to się pisałem? A trzecie, przede wszystkim rozmowa z moją załogą, chociaż nie jest kazana tak naprawdę, ale rozmowa z moją znajomą, z moją załogą, przepraszam. Właśnie na temat, czy daleko jeszcze, ile już przepłynąłem i... No i też padło pytanie, jaka jest temperatura wody, bo naprawdę odczuwałem zimno. Były kryzysy? Były, niestety były i tak naprawdę gdyby nie moja załoga, to nie przepłynąłbym, nie osiągnąłbym tego sukcesu. Z tego względu, że już w dalszym odcinku niż w zeszłym roku, który przepłynąłem, stwierdziłem, że już nie chcę płynąć, ponieważ ogarnął mnie wielki ból, zwłaszcza nóg. Tak naprawdę nogi już odmawiały mi posłuszeństwa. Dodatkowo nasiliły się bóle barku, ponieważ oddychałem głównie na prawą stronę, więc lewa strona była jeszcze bardziej obciążona przez to i no, było to odczuwalne przeze mnie. Niestety moja załoga tego nie rozumiała, ale z drugiej strony niestety nie pozwolili mi dotknąć łódki i musiała się męczyć do końca. Aha, czyli w ten sposób cię zdopingowali, że po prostu odpłynęli, tak? I no tak. Wyjść na łódkę. No tak. A czy nie, powiedzieli, że nie przyjechaliśmy tutaj, żeby przepłynąć więcej niż w roku, tylko żeby po prostu przepłynąć ten kanał. Więc po prostu trzeba. W którym momencie, po ilu kilometrach ten kryzys się pojawił? Mniej więcej w połowie drogi, czyli mniej więcej w tym samym odcinku co w zeszłym roku. Było właśnie spowodowane bólem, który dodatkowo zwiększał się poprzez uderzenia zimnych prądów, które były wywoływane przez przepływające promy, promy czy statki. Jak się czułeś po wyjściu? Ponoć nie miałeś siły, żeby wysłać SMS-a. Na szczęście brat za mnie to zrobił. Natomiast ostatnie metry do plaży po prostu jakbym odczuł na nowo i nawet chciałem delfinem płynąć. Już nawet nie odczuwałem, że fale się zwiększyły. Po prostu chyba adrenalina już wtedy puściła, że już mogę to zrobić, że raczej nic się nie powinno stać takiego negatywnego i po prostu dopłynąłem do plaży no i napotkałem tamtejszych spacerowiczów, którzy oczywiście zaraz przybiegli do mnie gratulując mi i padło śmieszne pytanie, czy skąd jestem, to odpowiedziałem, że jestem z Polski, a wtedy od nich pytanie, czy ja dopłynąłem do nich z Polski, więc tak na szczęście jeszcze miałem siłę odpowiedzieć, że nie, że tylko z Anglii. Słuchaj, plany na przyszłość? Jakieś kolejne wyczyny? Kolega powiedział mi kiedyś o koronie oceanów. Bardzo mało osób na globie to może się tym poszczycić, a już na pewno żaden z Polaków. Polega to na przepłynięciu kilku odcinków rozmieszczonych, że tak powiem, w różnych częściach świata. Nie trzeba tego robić rok po roku, ale jest po prostu kilka odcinków. Nie chodzi o całe oceany. Nie. Chodzi przede wszystkim o cieśniny. Wiem, że jest cieśnina gibraltarska i prawdopodobnie to będzie moim najbliższym takim celem. Jest dłuższa, krótsza niż kanał La Manche? Krótsza. Z tego co się orientowałem około 15 km i prawdopodobnie wody powinny być cieplejsze, zwłaszcza, że Morze Śródziemnomorskie, aczkolwiek słyszałem, że jest większy ruch na tych wodach niż na kanale La Manche. Trzeba uważać na statki. Tak. I prawdopodobnie też na rekiny i na meduzy większe, ale... To już wpływasz szybko, to dasz sobie radę. Wróciłeś do Opola, to takie pytanie na koniec. Tutaj upały, masz w ogóle ochotę wejść do wody się schłodzić, czy jesteś tam nie, daleko właśnie od basenów? Troszkę byłem zmartwiony, że jak wyjechaliśmy do Anglii, to akurat w Polsce był niż i zimniejsza pogoda, natomiast wróciliśmy więc znowu w te upały i tak troszkę się tym zmartwiłem, ale z drugiej strony już mi to nie przeszkadzało tak naprawdę. Fajnie, dziękuję bardzo za rozmowę, trzymamy kciuki za nie tylko za cieśninę gibraltarską, ale za całą koronę oceanów. Rozmawialiśmy z Grzegorzem Radomskim, który pokonał wpław kanału La Manche. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowę prowadził Maciej Nowak.